Alo, alo! Pakelkelka, suple? Misz jest tylko jeden. Witamy, nie zasłużyliście, ale ponieważ jesteśmy proaktywni, pozdrawiam Fabiana Lesnera, jestem mega proaktywnym typem, a więc zaszczycimy was swoją opowieścią. Widzimy się jutro w Prominencie, Hala Politechniki, tam gdzie zawsze, 20 godzina. Będzie się działo. Będzie się działo. Jak dla mnie najfajniejsze miejsce na jutrzejszej chillout. Chyba, że grabie. Grabie? Nie wiem. Zaczynamy. Proaktywny Stanisław. Sobota, 10 rano. Możesz mi wytłumaczyć to słówko, bo nie rozumiem. Potem ci to przeczytam. Dobra. 31 edycja za nami. Zaczniemy po kolei. Będziemy sobie stopniować. Finał na końcu. Zaczynamy nie od baraży o trzecią ligę, bo najpierw będziemy, tak jak mówiłem, stopniować finał czwartej ligi. A tam niepokonane Bulldogsy z grupy B kontra Niepołomice, zespół, który zajął trzecie miejsce w grupie A po sezonie zasadniczym. W meczu awans pokonał Można Trafiać. W meczu o mistrzostwo grupy wygrał z Betonami. I co teraz, Dawid? Niespodzianka? Niekoniecznie. Ja dużo mówiłem o tym zespole. Dwóch fajnych chłopaków doszło z Regisu. Ogarnął to bardzo fajnie Jakub Zaleśny, ale o tym jeszcze będziemy dzisiaj mówić. Wygrali z Bulldogami dość chyba pewnie 13 punktów. Tak, niepołomickie bulteriery pod wodzą Kuby Zaleśnego. Czterech fajnych zawodników w tym meczu: Zaleśny, Mordarski, Śledziowski, Stochel. Plus dodatkowo jeszcze drugi Zaleśny i Książek dało radę, walczyło z Karolem Ściborem jak mogli. Karol 08 to kierunkowy, nie wiem do czego, aczkolwiek mógł raz trafić. 13 punktów, przewaga spora. Czy Niepołomice będą czarnym koniem trzeciej ligi, nie wiem. Jakub Zaleśny, król korporacji, prawdopodobnie opuści Rzeczpospolitą Polską, ale jak się wzmocnią, mają ku temu szansę, mają dobry klimat w Niepołomicach, burmistrz daje salę, jak zatrudni trenera, znajdziemy kogoś jeszcze do gry, to trzecia liga będzie niepołomicka. Boję się myśleć, o jakimś trenerze ci chodzi tam po głowie. Z Grabi do Niepołomic jest tak blisko, że mógłbym tam nawet biegać. Dobra, a z Pigułki? Kogo kojarzysz z tego meczu? Pigułki? Nie wiem, Staszek, powiedz. No jak, nie pamiętasz? Pytałeś się mnie, co to za gość w Bulldogach? Co Pigułka? Trafia, trafia, trafia. Wiesz, jak się nazywa? A mówiłeś ostatnio, aczkolwiek podobno wszystkie 13 punktów Daniel Stopyra zdobył na Pigułce. Na Pigułce. Idealnie, czyli, że tak powiem, jest wsparcie na szkło. Można szybko wyciąć, gdzieś pod sprzedać, wykupić. Wiedział chyba u Szwonderka, kiedy się pokazać. Fajnie strzelał. A ponoć Lost Boysi szukają graczy. Muszą szukać, bo Lost Boysi ostatnio... Przejdziemy spokojnie, bo już widzę, że pełna ekscytacja, piątek, myśli, że będzie fajnie. No cóż tu dużo mówić. Dodam tylko tyle, że Karol Ścibor 0-8 za 3 w tym meczu. Jeśli moje wyliczenia mają rację, a chyba mają rację, przez to nie wygrał za 3. Byłaby statuetka dodatkowa. Generalnie obydwa zespoły witamy w trzeciej lidze. Niepołomice, nowa jakość. Zbudowali formę w odpowiednim momencie, bo trzeba było wygrywać w playoffach. Wygrali wszystko. Chwała im za to. No i cóż, są mistrzami czwartej ligi. Zobaczymy, jak będzie tym zespołom wiodło się, jak się będzie tym zespołom wiodło ligę wyżej. Jeśli chodzi o jakieś statystyki, którymi zasypało nas KNBA i nagrodami. Najskuteczniejszy za jeden z basysty mamy Darek Ślązak. Za dwa ode mnie tutaj jest Mario. Tak, za trzy właśnie Kuba Zaleśny, bardzo przyzwoicie, 47%. Asyst nie będziemy może wspominać, bo są zbióreczki
Jeden właśnie z autorów zespołu z Mistrza, tak, czwartej ligi, Grzesiu Stocher. 17,6, no klasa. To tyle, co całe GG Media. Może tak być. Przechwyty z basysty, znowu chłopak z bloków. Przejdziemy. Jarek Tytar, będziemy jeszcze mówić za chwileczkę o nim. Królem Strzelców, full mocny Adam Rogala. Full mocny. To piwo chyba było gdzieś w kiepskich pite. 28,5. No bardzo fajnie. Dobra, mamy to za sobą. Przechodzimy do barażu o trzecią ligę. Były cztery pojedynki. Czy nie? Zanim przejdziemy, mamy dla was niespodziankę. Przygotowaliśmy to przy pomocy takiego jednego super szybkiego skrzydłowego z pierwszej ligi. I cóż, chyba przedstawimy, tak, Dawid? Tak, tak. Myślę, że mamy swoje typy. Swoje typy? A więc piątka sezonu będzie tylko jedna. Nie wzorem NBA, że jest więcej, tak? Mamy tylko jedną pierwszą piątkę sezonu. To jest nasza, czwarta liga. To jest nasza subiektywna piątka. Nic do niej, żadna liga nie ma. Roland Grabowski też ma chyba swoją inną. No, na pewno, tam widziałem jakieś. I dlatego chcieliśmy u siebie w studiu nagrodzić pięciu zawodników na swojej pozycji. Chcieliśmy nagrodzić nagrodą menadżera sezonu, edycji. No i MVP całej czwartej ligi na końcu. Tak więc czwarta liga to bardziej Staszkowy temat. Stasiu, zacznij od pozycji rozgrywającego. No tak. Wszystko jasne, zaraz się przekonacie. Ja zawsze mogę liczyć na tego gościa. Muszę się posiłkować i tutaj chyba jakieś rozmówki polsko-chińskie, chorwackie, nie wiem. Bibi. Banzrach, Bajarmani. Ponoć grał na jedynce. Bardziej chyba shooter, taki combo guard, bym powiedział. I podobno jest ten narodowości takie, jak ma być. Nie jest. Aha, to nie jest ten Hiszpan, o którym kiedyś tam mówiliśmy. Nie jest Hiszpanem. Tak. W każdym razie, w 10 spotkaniach 27,3 punkcika średnio. 3,1 asysty, prawie 6 zbiórek. Ewal bardzo przyzwoity, 169. Nie mylić 69, jak co po niektórzy by pewnie chcieli. No cóż, jako rozgrywający w naszej piątce sezonu, jako rzucający obrońca, no chyba innej opcji nie można było. Karol Ścibor z Bulldogów pociągnął ten zespół, wywalczyli awans, wygrali grupę. Kręci statystyki, naprawdę ciekawe. Tak, za chwilę o tym też będziemy mówić. Niski skrzydłowy, gość, którego przynajmniej ja dość promowałem, dużo o nim mówiłem. Doszedł w trzeciej kolejce do Bączków z Łączki. Niestety nie udało im się awansować. O tym też za chwileczkę. Bartek Muskal. Nasz typ na trójce. Na trójce. Tak, no statystycznie wyróżniał się zdecydowanie na swojej pozycji chyba. Znaczy może wygrał? Patryk Goszczycki mógłby nam coś podpowiedzieć. Bo co by nie mówić, teraz całkiem serio zrobił zespół postęp z dwóch nowych fajnych zawodników. Widziałem wyróżnienia na ich Facebooku. Tak, niejaki Bogdan Skworzec. Klasa. Tak, aczkolwiek jeszcze Stasiu przypomni, że miał swojego przeciwnika. Tak, co by nie mówić, że sobie wystrzeliliśmy pierwszymi lepszymi nazwiskami. Bardzo dużo myśleliśmy nad zawodnikami. No mistrza czwartej ligi, tak? Co by nie mówić, nie Połomic. Był brany pod uwagę Śledziowski, Michał. No niestety... Co by nie mówić, chyba jednak Moskal naszym zdaniem, aczkolwiek... Byłeś blisko. Był blisko Śledziowski. Myślę, że jeśli pozwoli mu to łączyć z rozgrywkami ligowymi, no bo to jakby nie patrzeć zawodnik Regisu, który od października będzie swoje rozgrywki też ligowe, młodzieżowe w Małopolsce. Zobaczymy, jak pójdzie, będziemy na pewno się bacznie przyglądać. Jeśli miasteczko Niepołomice będzie stać na nowego trenera, który ma tam jakieś możliwości, to na pewno udałoby ci się w tym roku nawet być w piątce. Numer 4, Paweł Czaja. Chudy skrzydłowy, wątły, świetnie odnalazł się w betonach po chwili niemocy w poprzedniej drużynie. Tak, była jakaś niemoc. Tam w ogóle było chyba 08, 09. Jak nazywała się ta drużyna? No, kto by to wiedział, to trzeba by spytać Przemka Chorwata, tylko że on na emigracji. Artek Koleszkowski też by wiedział. Przepraszam, zapomniałem. Nie, to... Polecieli z hukiem. Tam na pewno był fajny zespół Strzeliawka.
Klimat był... Wirtuozi basketu się nazywali. No, bo to byli wirtuozi. To no. byli wirtuozi. No w tym sezonie... Na tej pozycji chyba... Grzeczny, spokojny, daje bloki, dopóki ma siłę, jest alfą i omegą. Kilka zdjęć ma na siedząco w KNBA, ale to chyba przypadek. Fajnie, Paweł, fajnie. Cieszę się, że awansowaliście. Zobaczymy, co w trzeciej lidze. Mam nadzieję, że tylko lepiej. I nie miałeś na swojej pozycji równego, bo widzę, że nie napisaliśmy koło twojego nazwiska żadnego kontrkandydata. Tak jest. No i piątka. Piątka. Maciuś. Może nietypowy center, na pewno jeśli chodzi o parametry, ale gość, który pociągnął drużynę do awansu. Maciek Lasota, naprawdę mówiłem już to kiedyś, powtórzę po raz kolejny, brałbym z pocałowaniem ręki. Jeśli jest do kupienia, myślę, że można negocjować. 27 prawie punktów, 27 prawie punkcików co mecz i prawie 17 zbiórek. Kosmiczny Ewal, 360 kilka? W ogóle nie ma o czym rozmawiać. W ogóle nie ma o czym rozmawiać. Byli pod uwagę brani i Jarek Tytar z Amwaya, był Grzesiu Stochel właśnie, o którym wspominaliśmy z Niepomic, brani pod uwagę, no ale jednak tutaj z Maćkiem Lasotą nie ma nie, w ogóle. Nie mają przełożenia na razie, bo Maciek Stochel ma 324. Maciek Lasota. Maciek Lasota, 324 ewa, tak, ewa, dokładnie to. Tak. Tam w ogóle... To trzeba było policzyć, czy to jest jakiś najciekawszy ewal w okolicy. No, jeśli byłaby taka opcja, żeby strona KNBA rekordy nie pokazywała rekordów z danej edycji, tak? Tylko gdzieś to było zsumowane i byłaby tam taka zakładka jak Ewal, to sam jestem bardzo ciekaw, bo to na pewno robi wrażenie, bo to jest Ewal ponad 30 co mecz, to ciężko w ogóle tu o czymś rozmawiać. Tak mi się wydaje. Dobra, przechodzimy dalej, bo to szkoda czasu, dużo nas dzisiaj, dużo spraw mamy. Menadżer. Menadżer, człowiek, który oddał życie za klub, czwarta liga, no Jakub Zaleśny, ponieważ był tutaj u mnie, rozmawiałem z nim, kiedy kupował suplementy na kolejny sezon, którego nie zagra. Opowiadał mi, tak jak u mnie to się czasami dzieje, od poniedziałku do czwartku zbiera ekipę, dzwoni, prosi się, pyta. No to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężka sprawa. On poświęcił temu całe pół edycji, on jest największym wygranym. On sam poza tym jest bardzo wszechstronnym zawodnikiem. Tak, no to już gdzieś tam z Dawidem w naszych rozmowach prywatnych wyszło, że w meczu awans można trafiać. Oddał tylko 5 rzutów, trafił 2 trójeczki, czyli ma 6 punktów, ale dołożył 8 asyst, 8 zbiórek. Naprawdę myślę, że nawet Dawid chciałby tak wszechstronnego zawodnika u siebie, bo to warto mieć gościa, który nie tylko rzuca, nie tylko zbiera, nie tylko asystuje, tylko gdzieś umie to wszystko wypośrodkować. Popieram. Zdecydowanie menedżer roku, zespół z trzeciego miejsca, tak jak już mówiłem, wygrał mecz o awans, wygrał mecz o mistrzostwo grupy, wygrał mecz o mistrzostwo ligi. Szapoba. Tak, tak, tak. No i MVP mamy do tej pory ciężką zagwozdkę, bo... Bo naszym faworytem przez dłuższy okres czasu był Karol Ścibor. Tak. Zdecydowanie w grupie B zespół, prowadził zespół Bulldogów od zwycięstwa do zwycięstwa. Poślizgnęła im się, można powiedzieć, noga w meczu o mistrzostwo. Aczkolwiek Maciek Lasota. No chyba nie da się nie docenić takiego sezonu zwieńczonego też awansem. No, wiem co mają ciężko ludzie w NBA, jak muszą wybrać spośród takich kotów jednego, który jest MVP. Ja tutaj być może będę niemiły dla Staszka, umyję ręce. Chciałbym, żeby Staszek wybrał MVP, bo zna bardziej tą ligę. I ja tutaj niestety... Nie wiem, no po Ewalu na pewno wygrywa Maciek Lasota, no. Czy był... Punktowo są podobnie, Maciek rzuca troszkę więcej, ale do tego zdecydowanie więcej zbiórek. Obydwoje też są, moim skromnym zdaniem, kluczowymi zawodnikami w swoich ekipach. Bulldogi osiągnęły więcej, ale Maciek Lasota indywidualnie, tu nie jest nagroda dla menedżera, tak, dla drużyny, tylko indywidualnie MVP. Tak, moim zdaniem Maciek Lasota poszło. Maciek Lasota, no to więc tak.
Ogłaszamy MVP Packera i mistrza. Maciek Lasota, czwarta liga. Liczymy, że nie osiądzie na laurach i że w przyszłym sezonie będzie kręcił podobne cyferki. Szczególnie, że Lex Kudrzyk będzie w formie. Lex Kudrzyk, a to ta sama drużyna. I on poszedł na jakiś mini zakład z nami, tak? Jest obietnica, jest to poparte na Facebooku, że będzie wydepilowany dokładnie depilacją laserową całego ciała. Także Maciek Lasota będzie miał wsparcie pod koszami. Chociaż, jak to mówił Lech, pamiętasz? On jest jedynym wysokim, który ma lepszy procent za 3 niż za 2. Właśnie tak, właśnie tak. Myślę, że to będzie ciekawy sezon dla tej drużyny. Na pewno, na pewno. Przechodzimy, jedziemy dalej. Baraże o trzecią ligę. Cztery pojedynki. Trzecia liga kontra czwarta. Rozmawialiśmy o tym. Nie wiem, czy pamiętacie. Mówiłem, że ktoś z czwartoligowców sprawi niespodziankę. Tak, dokładnie tak. I na dzień dobry. W sobotę zaczęliśmy meczem o 10 rano, dokładnie dwoma pojedynkami na sektorze A i B. Myśliwi kontra Amway. Czyli można powiedzieć Paweł Cichostępski plus jego koledzy kontra Amway z trenerem Żabą, o którym wspominaliśmy. Zespołem, który znam, można powiedzieć, dobrze, jak nie bardzo dobrze, bo miałem okazję w tym sezonie przeciwko nim grać. I to jest właśnie ta, można powiedzieć, niespodzianka, którą zapowiadałem, tak? Dwoma punktami lepsi myśliwi, przepraszam, lepszy Amway, choć początek dla myśliwych. Było 25-8 po pierwszej kwarcie, 38-19 po dwóch kwartach. Kto czytał moje podsumowanie, zna na pewno te liczby, bo w meczu o wszystko, o być albo nie być, o utrzymanie dla drugich, o awans, tak? Prowadzisz do przerwy 19, jeśli taki mecz przegrywasz, no cóż... To trzeba mieć trenera. Trener Żaba to ogarnął. Cieszę się, że nie grałem w sobotę w barwach myśliwych, bo znając życie, ciężki miałbym weekend, bo no nie wiem, czy to można sobie jakoś tak o zapomnieć. Ciężka sprawa. I tutaj właśnie wyróżniającą się postacią tego meczu był gość zwany Jarkiem Tytarem, bo tak też się nazywa. 17-14. To nie jest kierunkowy. To nie jest początek jego numeru telefonu, to są jego statystyki. Punktów 17, 14 zbiórek. Był bliski, żeby zapadł się do naszej piątki sezonu, bo oprócz tego, jeśli ktoś będzie jutro w Prominencie, może nasz Jarek zaszczyci, zapraszamy. Jarek odbiera nagrodę dla najlepiej blokującego czwartej ligi. No, to trochę tam blokują w ogóle w tych niższych ligach, bo u nas to tak gorzej. Jarek... daje radę, jakie tam... Jarek 17-14, Ewal 31, dorzucił 20 Sylwester Kaczmarski. Po drugiej stronie, tak jak mówiłem, 30 punktów Pawła Cichostępskiego na 63 drużyny, ale brakło. Był Tomek Papużyński na double-double, brakło. Nie wiem, co z myśliwymi. Ty coś mówiłeś, że Paweł Cichostępski na Facebooku, bo on został notabene najlepiej rzucającym w trzeciej lidze. Coś pisał, że szkoda, że teraz będzie w czwartej walczył o taką fetę. Tak, był taki wpis, że fajnie wszystko, ale w czwartej lidze szkoda. Zobaczymy jak myśliwi w czwartej lidze. Mam nadzieję, nie zakładam tego, ale wiadomo, dla niektórych spadki wiążą się z jakimiś rozstaniami, nie daj Boże z rozpadami, tak? Mam nadzieję, że powrócą silniejsi, że za rok o tej porze będziemy o nich mówić, że walczą o drugą ligę. A wzorem waszym będzie GG Media. Powiem wam, no to jest do czego równać. Jest do czego równać. To był pierwszy mecz. W następnych trzech pojedynkach, niestety albo stety, bez niespodzianki, górą trzecioligowcy, leci Kulka, 23 punkty więcej niż Mogul, Naleśniki, pozdrawia Maćka Lisaka, już znasz gościa, tak? Już ci wytłumaczyłem.